W tym filmie stworzymy sobie komendę, dzięki której będziemy mogli sprawdzać aktualną pogodę. Czyli jeżeli napiszę na przykład weather Poland albo na przykład jakieś miasto w Polsce czy cokolwiek, mamy aktualną temperaturę w Polsce. Mamy tutaj właśnie temperaturę, fazę księżyca, warunki pogodowe i różne inne tutaj parametry. A więc przejdźmy do wizuala. Stwórzmy więc sobie w comments nową tutaj komendę o nazwie weather.js. Module exports data new slash comment builder, dajmy nawias, set name, oczywiście tutaj dajmy weather, taką będziemy mieli nazwę komendy, set description, komenda pogody. I tutaj będziemy musieli również dodać sobie opcję, czyli add string option, option set name. Będzie to opcja po prostu do wyboru lokalizacji, z której chcemy wziąć tą pogodę. Czyli option set name będzie sobie location. Tak, tutaj set description, lokalizacja i set required na true. Jest to wymagany parametr, bo bez tego no nie sprawdzimy pogody. Nie mamy wtedy określonego miejsca, z którym chcemy ją sprawdzić. A więc dajmy async execute interaction, dajmy klamry, tutaj dajmy enter, slash, dwie gwiazdki, enter, interaction i wybieramy to interaction z Discord.js. A więc teraz pobieramy sobie naszą lokalizację z naszego string option, czyli const location równa się interaction options get string location. Ok, no i teraz tak, będziemy korzystać tutaj z czegoś takiego jak WTTR in. To jest API pogodowe. Jak widzicie, mamy tutaj przykładowo teraz pogodę dla Polski i możemy sobie tutaj dodawać konkretny też format, czyli format równa się na przykład procent C sprawi, że mamy odpowiedź tylko bezchmurnie, czyli mamy jakby odpowiedź taką, że no warunki pogodowe w Polsce ogólnie są bezchmurnie. Wiadomo, warto sprawdzić jakieś konkretne miasta, na przykład Warsaw albo Warszawa. Też jest bezchmurnie. I ten format będziemy sobie customizować. Dodamy sobie na przykład JSON, czyli na przykład zrobimy tak, że condition. Możecie sobie wejść też na tą stronę i posprawdzać te formaty. Czyli zrobimy sobie na przykład taki format, żebyśmy mogli sczytywać JSON-a. I na stronie github.com cabin wttrin, czyli nazwa tej stronki, mamy tutaj rodzaje formatów. I tu mamy różne rzeczy, właśnie jakąś fazę księżyca, lokalizację, wiatr. Z tego będziemy korzystać właśnie przy tworzeniu tego naszego embedda. Więc teraz tak, zerknijmy sobie trochę na tą ściągawkę i stwórzmy sobie taki oto constant, na przykład data schematic. Będziemy tu określać, jakie chcemy parametry, żeby się pojawiły u nas, jakby jakie chcemy wyciągnąć z tego API. Więc na początku dajmy sobie condition. Będzie to weather condition textual name, bo to jest tylko emoji, a my chcemy tekst, także możemy sobie skopiować albo po prostu napisać condition, dwukropek i format tego jest %C. Jak sobie zobaczymy, to tu jest C duże. A tutaj mamy napisane, że mamy używać procentu, a później literki. Więc taki tu jest format. Następnie mamy na przykład fazę księżyca, możemy sobie wziąć. Czyli to jest małe m, czyli będzie procent małe m. Więc napiszmy sobie moon phase procent małe m. Następnie na przykład weźmy sobie przykładowo, tutaj mamy temperaturę. Czyli to jest małe t, czyli napiszmy tem. Temperatur i procent T. Następnie możemy sobie na przykład wziąć wiatr, czyli mamy małe W, czyli będzie wind procent małe W. Następnie weźmy sobie na przykład tutaj to są opady, czyli piszemy sobie precipitation procent P, tak, bo to jest małe P, procent małe P to są opady i następnie mamy jeszcze na przykład ciśnienie, możemy sobie wziąć, to jest pressure, czyli to jest duże P, pressure, procent P. Ok, i mamy taki schemat i teraz ten schemat jakoś musimy tak zamienić, żeby tu było condition
dwukropek i procent C. Musimy jakoś tak to zamienić i oczywiście z innymi tutaj parametrami tak samo. Także jak to zrobić? Mamy coś takiego jak object entries i jeżeli tutaj wrzucimy data schematic, to tutaj tak jakby w rezultacie object entries otrzymujemy array, gdzie są kolejne małe arraye, gdzie tutaj na przykład jest condition i tu jest procent C, nie? I w innych tak samo. Dlatego możemy sobie tutaj użyć metody map, czyli będziemy jakby podmieniać, zamieniać te tutaj elementy w tych array, bo to jest array, który zawiera kolejne arraye, czyli map element. I jak to zrobić? Robimy po prostu dash key i musimy zrobić taki wzór, że jakby nazwa tego parametru jest w takich cośkach, nie? W takich ciapkach, więc możemy sobie je tu wkleić. Następnie tworzymy sobie L0, czyli to będzie tutaj zerowy parametr w tym arrayu. Następnie robimy tutaj dwukropek, znowu te ciapki i tutaj element 1, czyli tutaj drugi parametr z arraya, tak? I w taki oto sposób otrzymamy, jeżeli zrobimy ten map, to otrzymamy coś takiego. Tak będzie wyglądać ten nasz data schematic. A więc mamy to i teraz przydałoby się zrobić request, tak? Bo musimy, jak mamy to, to musimy wykonać request i dodać tylko nasz ten specjalny format, który mamy określony w tym miejscu. A więc możemy sobie zrobić tak. constData równa się await fetch i tutaj dajemy sobie na przykład enter i URL, czyli https /wttr/in/ i tutaj lokalizacja, nazwa lokalizacji. Następnie znak zapytania format i tutaj ważne, trzeba dodać coś takiego, bo w tym formacie on wygląda tak, a musimy, żeby to był JSON, dodać jeszcze takie cośki na początku i na końcu, także dajemy tak i dopiero teraz robimy dolar i znowu to enter i teraz możemy wkleić to w to miejsce, to mogę usunąć i tak naprawdę teraz mamy poprawny format. Tylko jeszcze jedna rzecz. Tak naprawdę my tutaj w map dostajemy array, także musimy jeszcze sobie zrobić join przecinek to i to odpowiada za ten fragment, czyli każdy parametr będzie oddzielany takim czymś. Ok. I teraz jeżeli zrobimy taki oto request fetch, to jakby tutaj może nie być zdefiniowane jakby strefy czasowej i możemy na przykład zamiast dostać odpowiedzi bezchmurnie, możemy sobie na przykład dostać odpowiedź clear po angielsku. Więc jeżeli my chcemy konkretnie po polsku dostać odpowiedź od pogody, to robimy przecinek, tutaj dajemy klamry i tak jak tutaj mówi dokumentacja tego, możemy sobie wyszukać language, accept language, mamy parametr. Czyli musimy w accept language podać jakby język, który nas interesuje, w jakim chcemy dostać odpowiedź, tak? Więc kopiujemy sobie to i tutaj po prostu piszemy accept language, dwukropek i pl. Jeżeli tam jesteście, możecie na przykład fr, de, ja daję pl. Chcemy mieć po polsku. Następnie wrzucamy sobie den, res text i den res json parse text i mamy w taki oto sposób JSONa. Ok, no i teraz możemy sobie stworzyć embed, czyli const embed równa się new embed builder set title i będzie pogoda, set color możemy sobie dać colors, taki kolorek, taki trochę niebieski będzie. Set timestamp, bo tu przecinek dałem. Set timestamp i dajmy sobie add files. I tu będą nasze pola, te pogodowe pola. Czyli najpierw sobie dodajemy nazwę i jaka będzie pierwsza nazwa? Mamy condition, czyli warunki pogodowe. Warunki pogodowe. Dwukropek i dajmy value i po prostu odwołujemy się znowu. Teraz już do data, czyli data. .condition data, condition, tak? Czyli musimy patrzeć na to i na to, bo pobieramy z data jakby parametry też stąd. Ok, więc dodajemy sobie, możemy sobie zrobić tak,
name puste, value i tu na przykład data kropka. I to sobie po prostu skopiujemy, tych pól naszych wszystkich będzie tutaj 6, więc sobie skopiujmy to, niech będzie ok, tyle starczy, czyli także było tu 6 tych takich obiektów. I następnie mamy moonface, także wklejmy moonface. Następnie temperatura, wklejamy tu wind, czyli jakiś tam wiatr, opady i ciśnienie. Ok, no i teraz tutaj faza księżyca. Tutaj zapomniałem też dwukropków, także trzeba tutaj wrzucić dwukropki po value wszędzie. Czyli ok, faza księżyca dwukropek, następnie temperatura dwukropek, wiatr, opady i ciśnienie. Dobra, i teraz jeżeli byśmy to tak zostawili, wszystkie te parametry byłyby nie w jednej linii, czyli by były wszystkie od nowej linii, a jeżeli chcemy otrzymać taki oto format, że tu są 3 tu i 3 tu, jakby te pola, to musimy sobie wrzucić wartość inline na true, czyli możemy sobie skopiować to i wklejamy tutaj inline i w każde kolejne pole też inline, czyli tu, tu i tu. Ok, no dobra, więc teraz możemy sobie wysłać interakcję do użytkownika, czyli interaction reply embeds dwukropek embed. Zapisujemy, przeładowywujemy naszego bota. I jeszcze tutaj ja dodałem taką grafikę takiego czegoś, takiej ikonki pogody. Jeżeli też chcecie ją dodać, to możecie sobie dać set thumbnail i w opisie tego filmu będzie link do takiej oto grafiki, to możecie sobie skopiować i to jest właśnie ikonka takiej oto pogody. Więc jeszcze raz przeładuję bota i możemy sobie wpisać komendę weather, dajmy sobie Poland, dajmy enter i mamy takie oto informacje. Widzicie tutaj na przykład wiatr się zmienił od momentu mojego ostatniego zapytania, także no tak to wygląda. Tutaj zauważyłem jeszcze, że warunki pogodowe nie zmieniła się strefa tutaj nasza, czyli mamy tutaj clear, a powinno być bezchmurnie. To dlatego, że tutaj powinniśmy, jak tutaj mamy to, powinniśmy dać headers, dwukropek i dopiero tutaj accept language. Dlatego jeszcze raz możemy przeładować bota, wpisuję weather Poland i mamy bezchmurnie kolejna tutaj pogoda. A więc jeżeli macie jakiś problem z tym kodem, zapraszam na Discorda, tam pomagamy wam w problemach z kodem. Jeżeli chcecie sobie wziąć source code całego bota, jakiego piszemy, jest on dostępny na Patreonie i na Discordzie jest instrukcja, jak sobie ten source code wziąć. A więc to tyle i cześć!